Niestety niedawno odeszła od nas cudowna artystka Kora. Jak pan wspomina ją i jej twórczość? Nie znaliśmy się zbyt dobrze, jak odchodzi osoba, która niewątpliwie miała czas bardzo istotny, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. Wiele przebojów było naprawdę takich, które gdzieś tam zrewolucjonizowały rynek muzyczny. No cóż, zawsze mam taką refleksję, że nic nie jest wieczne. Każdy ma jakiś tam czas w swoim życiu, warto ten czas spożytkować jak najlepiej. Myślę, że jej się udało. Miała dużo rzeczy fajnych, miała jak każdy człowiek w życiu też i niefajne jakieś swoje okresy prywatne, ale zawsze lepiej, żeby ich było więcej tych pozytywnych. Więc cóż mogę powiedzieć na ten temat? Zawsze szkoda. Muzyka zostaje. To jest taki zawód, że jeżeli ktoś w jakimś okresie swojego życia artystycznego miał swoje takie mocne 5 minut, może nawet 10 albo całą godzinę, to ta godzina będzie trwała. Nie powiem, że wiecznie, ale bardzo długo. Zawsze należy się odwołać do tych, którzy odchodzą i po nich nic nie zostaje. Więc na pewno po Korze zostanie i miłe wspomnienie, i dobra muzyka. A to, że wcześniej czy później każdy z nas będzie musiał powiedzieć, a Wiedersehen, no to trudno. Tak to już jest.